zapraszamy na... Pisanie na życzenie. Pisanie na życzenie z niepełnosprawnością. Okazuje się, że niepełnosprawne dzieci i osoby też mogą i lubią gotować. To co? Zaczynamy. Zaczynamy. Dzisiaj królowa wszystkich potraw... Pizza. Pizza. Pizzę robimy wtedy, zazwyczaj, gdy wietrzymy lodówkę i opróżniamy magazyny. My właśnie dzisiaj tak robimy, bo mamy sobotę i kilka rzeczy trzeba byłoby zjeść. Do naszej pizzy, wyjątkowej pizzy, zaplanowanej i przygotowanej tak, żeby smakowała terenie pod 100% jej gustu, przygotowaliśmy następujące produkty. Jakie na przykład? Co my tu mamy z tego naszego... Mamy kukurydzę, dobrze. Mamy mąkę. Mąka 1 i mąka 2. Mąka 1 to mąka krupczatka, mąka 2 to zwykła, przeciętna mąka. Do tego co jeszcze tu mamy? Olej. Mleko. 3 jajka. 3 jajka. Salami, cebula, czosnek, przecier pomidorowy. Mikser, ale on nam posłuży tylko do mieszania. Oraz troszkę miodu. Bo to, tak jak mówiliśmy, będzie wyjątkowa pizza z przepisu Tereski. Do roboty! Do roboty. Okej. To co, pierwsza rzecz, banalnie prosta, drożdże, mleko. Mleko. Wlewamy. Mleczko. To już nie potrzebujemy. Drożdże. Ogólnie jak to boli z tymi drożdżami? Wiesz ile ja włożę tych drożdży do twojej pizzy, żeby była taka jaką lubisz? Powiedzieć ci? Tak. Może nie. Może tak. Zdradzimy naszą tajemnicę. Pół takiej kostki drożdży. Ładnie rozkruszamy. Składamy do środka. Do ciepłego mleka. Dokładnie połowa. To jest nasza tajemnica. Połowa tych drożdży. Odkładamy. Teraz. Miksujemy. Ojej, ty trzymaj, mocno. Mocno. Tak. Tak wymiksowane odkładamy, aby nam zaczęły ładnie pracować. Wykorzystamy je do naszego ciasta. Dobra, to co? Robimy dalej, tak? Duża micha. Do dużej michy wsypujemy... O nie, tą mąkę. A jest później. Wsypujemy zwykłą mąkę. My tu mamy... O, gdzieś tyle. To gdzieś tyle. Jeszcze końcówkę sobie zostawimy. A, bo jeszcze troszkę. Czyli z takiego niecałego kilograma, jakiego to mieliśmy, pół tej torebki, czy pół kilo powinno wystarczyć. Uwaga, teraz wrzucimy tego jajka, ale nie wszystkie trzy. Najpierw przeklejamy jajko na pół i oddzielamy żółtko. I wlewamy samo żółteczko. Pyk i raz. Odkładamy, bierzemy drugie. I wlewamy całkiem. Całe. Całe. I trzecie. Ej, no dokładnie. Już. Trzecie całe. Do tego dodajemy jedną łyżkę oleju. Ja nie mam tutaj teraz łyżki, więc zrobię to na oko. O. No może dwie łyżki, ok. Czekamy jeszcze na drożdże i zaczniemy to wszystko mieszać. Bardzo ciężka praca przed nami. Wiesz jaka? Nie. Użyjemy specjalnego wiertniczego narzędzia, aby to wszystko i drożdże z mlekiem wymieszać. Uwaga,
Trzymaj Michę, mocno. Mocno. Mocno? Trzymasz? Tak. Nie, to wcale nie jest takie trudne. Jeszcze trochę. Jeszcze chwila. Jeszcze. Bardzo ważna rzecz, aby w tym momencie dodać łyżkę miodu do tego ciasta. O tak. To jest nasza właśnie niespodzianka i tajemna receptura. Do ciasta, do pizzy dodajemy łyżkę miodu. I dalej mieszamy. Mieszamy. Teraz przykrywamy ciacho do urośnięcia. A teraz pokażę, jak robić sos. Pomidorowy. Do tego potrzebujemy przecier. To będzie nasza baza do pizzy, wiadomo. Można dać ketchup, jak kto lubi. My mamy swój przepis na przecier pomidorowy, czy sos pomidorowy do pizzy. Wlewamy dwie takie łyżki oleju. Może być też oliwa. I zaczynamy To ty mieszaj, a ja będę dodawał naszych tajemnych przypraw, czyli szczypta bazylii. Woda. Dobra. Mieszaj. O, żeby się nie wylało. Hello. I ciutkę majeranku. Świetnie. I mieszamy. Dobra, to ja cię zostawiam, bo mieszać trzeba około 2-3 godzin, więc za co 2-3 godziny wrócę. To pa, cześć. Minęło już te 2-3 godziny, a tak naprawdę około 3-4 minuty. Nie, tak około 10 minut naprawdę warto jest to wymieszać, żeby się wszystko dobrze wymieszało. Mieszaj. Mieszasz, tak? Tak. To teraz ważna rzecz. Do tego dodamy 2 ząbki czosnku, takie 2 ząbki czosnku wyciśniętego i gotowe. Świetnie. Uwaga. No to teraz bardzo ekscytujący moment, a mianowicie zdejmiemy serwetkę i sprawdzimy, jak wrosło ciasto. Jak wielki balon. Wyrosło nam przepotężnie wielkie ciacho. Ło, zaraz nam wyleci. Ja się teraz nim zajmę osobiście, bo jest to dosyć ciężka praca. Mianowicie trzeba to ciasto wygnieść, rozwałkować i nałożyć na blachę. I z tym ciastem tutaj wrócę i potem już dodamy resztę składników, dobra? Okej, ja się zajmuję w takim razie szczegółami, czyli cebulką, a Tereska na przygotowane przeze mnie ciasto już na blachę będzie nakładała sos i rozsmarowywała go. Tyle? No tak, żeby pokryć cało na czerwono, dobra? Okej? Świetnie. Pięknie się baziamy, się rozsmarowujemy nasz piękny sos. Rozsmarowujemy po całej pizzy. Taplamy się w sosie. Zaplamy się. Gotowe. Kukurydzę do ręki i rozsypujemy po całości. A ja daję delikatne plasterki. O, proszę, cebulki takie lubimy. Cieniutko. No Tereska nie lubi, jak jest grubo. Tylko cieniutko, tak żeby tylko dało troszeczkę aromatu. Dobrze? Bardzo dobrze, tylko w różne miejsca, kochanie. Dodajemy słonecznik. Delikatny, nie za dużo słonecznika. Tak tylko. Słonecznik nasz wcześniej uprażyliśmy. Żółty ser. My ten ser na grubo. Tutaj też, wiadomo, skoro to domówka, to niech każdy sobie ser dobierze taki, jaki lubi. My daliśmy najzwyklejszy taki. I więcej masowości. Co teraz? Salami. My z szynką dzisiaj nie przygotowujemy pizzy, tylko z salami.
Okej, okay, tak przygotowaną pizzę wkładamy do piekarnika. Niestety nie możemy Wam zdradzić na jak długo, ale nie dlatego, że jest to nasza tajemnica, tylko po prostu nie wiemy. Zazwyczaj u nas wygląda tak, że ja i Tereska siadamy przed piekarnik i zaglądamy co 2-3 minuty. Jak już widać wzrokowo, że jest wyrośnięta, zarumieniona, wyciągamy i jemy. To co? Do piekarnika? Tak! Jedziemy! Nasza praca dobiegła końca, ale na szczęście nagrodą jest to, że zaraz zjemy naszą pyszną pizzę. Pyszną pizzę. Zobaczcie. Tereska mówi sama za siebie. Zobaczcie. Niewiele pracy, dużo bałaganu, ale niewiele pracy i oto taki pyszny produkt. Pizza. To co? My sobie jemy, a wy na to patrzcie. I ja. Dobra. Pycha. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejny odcinek. Ej, noża nie mam. Gdzie jest nóż? Ej! Kelner! Kelner, dałeś nam 2 widelce, noża nie ma. Trzeba sobie radzić w życiu jakoś.